Dołączyła do nas, tak, dołączyła gwiazdorska ekipa odpowiedzialna za nowy serial Jedynki, który już od wiosny. Zanim, szanowni państwo, o strażakach, to sprawdźmy, wokół czego kręcą się media. No, media elektroniczne oczywiście. No to proszę spojrzeć. Romantyczna historia rodem z planu serialu. To wszystko z planu serialu Strażacy oczywiście. Ciekawe, czy do takich scen dochodziło też u was. No, bardzo jestem ciekaw. Ameryka, co? No tak. To musi być Ameryka. Głośniejsze syreny. Ogień. To dopiero podsycił ten ogień. Chyba podobno to dopiero w czwartym odcinku. Ciekaw jestem, czekam z niecierpliwością. Ale od początku. On jest strażakiem, przystojny, ale niepokorny. Ona prześliczna wiolonczelistka. Łączy ich gorące uczucie, którego nic nie jest w stanie powstrzymać. Masz jeszcze coś dla mnie, jakieś niespodzianki? Za mało? Mam jedną, niewielką. Myślisz, że ty przebijesz Nowy Jork? Nie sądzę, ale spróbuję. Zostaniesz moją żoną? Tylko, żeby Maćku nie przyszło ci do głowy odpowiadać. Co Weronika? Co będzie dalej? Co Weronika powiedziała, tak. Ona powiedziała, że się zastanowi. Tak, zaczyna się serial Strażacy, ale ja mam wrażenie, że to wszystko zbyt piękne, by było prawdziwe, prawda? Co jest dalej? Bez... I dalej żyli długo i szczęśliwie. Tak też myślałem, że to jest szczęśliwy koniec, iście hollywoodzka produkcja. To jest serial, który wciąga od samego początku? Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, bo byliśmy na premierze, właściwie premierze drugiego, można powiedzieć, odcinka, bo pierwszy mieliśmy tylko w skrócie i wydaje mi się, że tak. To pytanie to chyba będzie warto skierować do widza, bo ja jestem zbyt blisko tego serialu i trudno mi jest odpowiedzieć. Dobrze, ale jako główny bohater musisz nam powiedzieć, co tam dalej się dzieje, jak ten serial się rozwija i o czym on tak naprawdę jest. Oczywiście jest. Poza tym, że tytuł nam sporo sugeruje. Myślę, że są ciekawe postaci i jest niezły ogień. Natomiast mogę powiedzieć o swojej postaci, że jest to facet, który ma dość ciekawe życie, ponieważ oprócz tego, że jest strażakiem, to jeszcze ma swoje zajawki typu motor, ma zajawkę typu jego dziewczyna, która ma swoją zajawkę wiolonczele i generalnie lubi nie ograniczać siebie, ludzi wokół. Jest bardzo takim, myślę, ciekawym bohaterem i ciekawą osobą, bo... Pięknie o tym opowiada, co? Niesamowite. Każdy z facetów, przynajmniej zdecydowana większość, chciała zostać strażakiem, ale no... Dziewczyny? Cudownie, że piękna. Margo. I to jest właśnie bardzo ciekawa postać, kiedy możemy sobie zadać pytanie, kim jest dziewczyna, która chciała zostać strażeczką? No właśnie. Jaka jest ta dziewczyna? No i mam nadzieję, że jest to jeden z elementów, dla których państwo będą właśnie oglądać ten serial. Proszę bardzo. Czego się spodziewać właściwie? To będzie serial bardziej o miłości, bardziej akcja, bardziej jakieś. Dokończmy akcje. Tę stronę, prawda? Bo Kuba tak siedzi i, no, i czeka na pytanie. Pan... Bardziej o strażakach, czy bardziej o relacjach jest ten serial? Pytanie dotyczy miłości, to nie jest pytanie do mnie. Czyli pan jest ten... Etos pracy strażaka. Nie, znaczy, dzielny strażak, który będzie zapewniał element thrillera. Powiem wam, że tak? Z perspektywy tych chwil spędzonych i z prawdziwymi strażakami, którzy tam towarzyszyli i podczas szkoleń, i podczas później realizacji odcinków, to chyba w samym słowie strażak zawiera się definicja odwagi, bo chłopaki robią niesamowite rzeczy i to nie ma sensu podkreślać po raz kolejny o ich wrażliwości, jakiejś empatii, czy w ogóle wrodzonej odwadze. Tylko, że najbardziej niesamowite w nich wszystkich jest to, że oni traktują to jako coś kompletnie oczywistego. To wejście w ogień jest dla nich jednoznaczne z tym, że to jest po prostu praca, którą trzeba wykonać. Tam nie ma pytań, czy też nie ma chęci otrzymania jakiegoś splendoru za to. Oni to traktują w sposób kompletnie trywialny, normalny i oczywisty. To idealnie, Kubu, składa się, że mamy prawdziwego strażaka w naszym studiu. Panie Leszku, miło pana widzieć. Dzień dobry. Jako zawodowy strażak pan właśnie pomagał tym młodym ludziom, znakomitym aktorom w zagraniu bardzo realnie tego, że są strażakami. Jak długie to było szkolenie, żeby widz uwierzył, że to są strażacy?
No, zadanie było dosyć trudne, gdyż ciężko tak zrobić dwa tygodnie kogoś strażakiem. Proszę im pomóc. I naprawdę teraz trzeba było wybrać te elementy. Od czego trzeba było zacząć w takim razie? Żeby... Od tego, żeby mogli oddychać w masę, tak? Czy któryś z nich nie ma klaustrofobii i czy za chwilę się nie udusi, mając takie... samą maskę na twarzy. Tak? Od czapy pytanie, dlatego że ja nurkowałem wcześniej, a kiedy przyszło założyć tą maskę i być tak naprawdę... Nie pod wodą, tylko na powietrzu, nie? Ale i myślałem, okej, no przecież mogę ściągnąć, ale jak ściągnąłem, chciałem się ściągnąć, to temperatura, jaka tam jest, to jest naprawdę dosyć poważna sprawa. I wchodziliśmy nawet do takiego pożaru, który nam zafundowaliście przed zdjęciami i naprawdę poczułem takie niebezpieczeństwo. No bo tam nie można. Pytam naiwnie reżysera w takim razie, to jak oni podawali kwestie w tych maskach i że to się. No podawali się udało. Dosyć głośno. Także niektóre żeśmy musieli zrobić później w studiu jeszcze raz. Natomiast oni przyzwyczaili się bardzo szybko do swoich ról i to było niezwykła przygoda. Myśmy robili niektóre zdjęcia rzeczywiście w pomieszczeniach, gdzie jest 200 stopni. I to wyglądało tak, że najpierw były próby aktorskie, później były próby dymu i ognia. Później były próby aktorskie dymu i ognia. No i wtedy zaczynaliśmy prawdziwe zdjęcia, bo oczywiście... doprowadzeniu do tego, że tam jest zimno i chłodno. No i najtrudniejszym momentem chyba było powiedzenie stop, bo ja musiałem wyważyć to między gorącem, które tam jest, a tym, czy ta scena jest już, czy to ujęcie już mamy. I tu czasami robiłem to stop znacznie wcześniej na korzyść bezpieczeństwa i tego, żeby mogli wyjść. Po czym mijało 15 minut, musieliśmy oziębić te pomieszczenia. I wtedy wracaliśmy do pracy. Natomiast to jest serial chyba trochę o miłości, chyba trochę o uczuciach, na pewno o relacjach, bo to są ludzie, którzy mają swoje problemy, którzy nie tylko poświęcają się i ratują życie, bo to piękne. Zresztą to jest pierwszy serial nie o krzyżakach, tylko o strażakach w polskiej telewizji. I ja się bardzo cieszę, że taki powstaje, bo jak czasami chodzę i odprowadzam syna do szkoły, to rodzice kolegów pytają, ale co oni robią? No poza tym, że leją wodę. Że gaszą, tak. No i ten serial odpowie na niektóre pytania, pokaże tych ludzi, bo te 10 historii jest opartych o wydarzenia autentyczne. Nie wiem, czy macie podobne wrażenie. Czytając między słowami reżysera, ja wyczytałem takie słowo, takie zdanie, nawet wszedłem na wyższy poziom. Jeśli mówi autor takich przebojów jak Oficerem, jak Miłość na dobre i na złe, no to jest wysoko zawieszona poprzeczka. To Kuba już zaczął o tym mówić, że jest pewien etos pracy, postrzegania roli strażaka, czy osoby strażaka. Tak zdaliśmy sobie sprawę, że my tak naprawdę to niewiele wiemy o tej pracy. Skąd to się bierze, waszym zdaniem, to ogromne zaufanie? 94% Polaków ufa strażakom. To jest jeden z zawodów chyba na absolutnym szczycie. Najbardziej... Marta chciała. Każdy ma jakąś swoją teorię po pracy. To znaczy, ja uważam, że kluczem do tego jest tak naprawdę to, że to nie jest zawód, tylko to jest służba. I to jest coś, o czym ja się przekonałam podczas tej pracy naprawdę całym sercem. I no i tyle. Myślę, że to jest dla mnie przynajmniej najważniejsze, że to nie jest zawód, tylko to jest służba. Jest jeszcze coś takiego, że strażak ma obowiązek wyjechać w ciągu dnia, w ciągu minuty. W nocy w ciągu 2 minut. I myślę, że w tym jest jakaś filozofia nie tylko krótkiego czasu, ale jakiejś takiej gotowości do pomocy innym ludziom. Tak. Panie Maciku. Znaczy, głównym takim atutem strażaka jest właśnie pomoc i to jest to, co jest motorem jego działania. Ja zastanawiałem się przed pracą nad tym serialem, jaka jest różnica, bo wydawało mi się, że trochę podobny ten schemat tego serialu jest, ten charakter serialu do Kryminalny, w którym brałem udział. I różnica tej postaci polega na tym, że Marek Brodecki, którego grałem, policjant, ścigał bandytów, przestępców. Natomiast to jest strażak, który broni i ratuje, głównie ratuje ludzi. I to jest ta różnica i to jest podstawa. Jest taki paradoks, że 94% Polaków ufa strażakom, ale myślę, nikt nie chciałby strażaków przy pracy zobaczyć z bliska u siebie w domu. Serial jest dobrym rozwiązaniem tego. Tak. Możemy zobaczyć w telewizji. Pana Jakuba posadziliśmy tak nieco dalej, dlatego że on piękne puenty robi, takie klamry. Poproszę o taką klamrę. Myślałem, że on teraz zaśpiewać. Śpiewanie sobie zostawimy na kolejne spotkanie. To jest dla państwa, właściwie dla tych, którzy odwiedzą nasz profil na Facebooku, taki upominek. Poster Strażacy z autografami gwiazd, które zobaczymy w sobotnie wieczory w Jedynce. Panie Kubo, czekamy na
na to zwieńczenie. Tylko powiem, że pierwszy odcinek 28 lutego odstawiam. Zapraszamy na Facebooka. Kubo, jedno zdanie. Ja wiem, powiem tak z własnej bardzo czystej właśnie na takim zdaniu mi zależało. Że dla mnie strażacy... Jedno zdanie. Dla mnie strażacy są po prostu tacy współcześni superbohaterowie. Brawo! Brawo!